witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem będę omawiała horoskop dla ryb na miesiąc luty roku 2018. Zerkniemy, cóż energia lutego chce Wam przekazać, jak może się wibrować i dzięki wskazówkom, które otrzymujecie, możecie zapobiegać tym zdarzeniom niechcianym. Bo pamiętajcie, że karty to jest wsparcie, to jest możliwa historia zdarzeń i na którą macie wpływ. Karty to nie wyrocznia, karty to scenariusz, ja zawsze to powtarzam i podpowiadam, że dzięki tym wskazówkom możecie zmieniać bieg zdarzeń. Robią to ludzie na co dzień i Wy również możecie. Zatem zerkniemy. Do horoskopów dokładam przesłanie z kart anielskich. Chciałabym, aby ten stały element również tutaj pozostał jako na zakończenie przesłanie plus afirmacja na dany miesiąc dla konkretnego znaku zodiaku. No dobrze, zatem zaczynamy. Włączę kamerkę i będę tutaj Wam nagrywała. Już patrzymy, jak to wygląda. Luty i ryby. Na co ryby powinny zwrócić uwagę? Luty. Luty i ryby. Luty i ryby. Na co powinny ryby zwrócić uwagę w miesiącu lutym? Jestem ponownie, zatem będziemy przechodzili do energii lutego dla ryb. Dla rybek już tutaj patrzymy, jak to będzie wyglądało. Ok. No to ryby, miesiąc luty, energia, na co ryby powinny zwrócić uwagę. Ryby, miesiąc luty. Już patrzymy, jak to będzie wyglądało. I tak, pierwszy tydzień lutego. Drugi tydzień lutego. Trzeci tydzień lutego. I czwarty tydzień lutego. I teraz tak, wczoraj w komentarzach była taka informacja, dlaczego rozkładam karty na 4 tygodnie, gdyż czasem jest 5 tygodni. Ja sobie ustaliłam tak, że 4 tygodnie to jest ta podstawa, 4 razy 7 to jest 28, plus 2-3 dni to jest w tym rozkładzie. Zresztą też bardzo często Wam zahaczam o początek kolejnego miesiąca. Czas starocie jest historią ruchomą i nie układam kart w tygodniu w liczby dni. Raz, dwa, trzy, cztery są, a nie siedem, jakbym miała patrzeć na tygodnie. Także no, zwróćcie bardzo proszę na to uwagę. Nie sądziłam, że ktoś będzie zwracał w ten sposób po prostu uwagę na to. Być może dla kogoś to było niejasne, ktoś zapytał i ja bym chciała do tego się odnieść. Myślę, że teraz będzie to przynajmniej dla ryb jasne. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to zawsze możecie zapytać. Pierwsza karta jest Trójki Mieczy. Trójka Mieczy mówi o energetyce takiego być może rozczarowania. Może mówić również o tym, że ten jakby początek miesiąca, czy końcówka stycznia, początek lutego nie do końca będzie satysfakcjonujący dla Was emocjonalnie. Dosłownie tak. Jakieś rozczarowanie, zawód jakąś kobietą mi się pokazuje, czy przez kobietę. Dosłownie tak. I teraz tak. Kwestie związkowe mi się tutaj pokazują jako te najistotniejsze. Możliwe nowe uczucie się przy wielu z Was pokazuje. Uczucie przy paniach i przy panach również. Jeżeli chodzi o kwestie pań spod znaku ryb, które planują ciążę, to się w tym miesiącu może jakby realizować, czy też to dobry okres na tego typu właśnie działań. Jeśli nie planujecie, to bądźcie ostrożne. I teraz tak, w kwestiach nowych uczuć pierwsze dwa tygodnie dla pań mi się pokazuje tutaj jako coś możliwego i dla panów również. Zaraz przejdę dalej i o co tu chodzi. Tu jest nowe uczucie, tak? Uczucie, które może się przerodzić coś w konkretnego, coś stałego, ale również mam pokazane, że to uczucie się narodzi, później tak jakbyście mieli gdzieś tam stracić ze sobą kontakt i ponownie się to narodziło. Dosłownie tak. Również mi się tutaj pokazuje uczucie
przy osobach, które kończą daną relację. Toksyczny związek, który gdzieś tam Wam towarzyszy, kończycie to i również Wy będziecie w stanie i będziecie chcieli kontynuować nową ścieżkę. Dosłownie tak w ogóle bardzo emocjonalny Was czeka ten miesiąc, drogie ryby, i ta sfera emocjonalna bardzo mocno się tutaj właśnie rzutuje. Rozczarowanie jakąś kobietą, niektóre ryby mogą zostać zdradzone i pokaże się tutaj ciąża, która będzie wielkim sprawdzianem dla Waszego związku, zatem uważajcie na to bardzo proszę, zwłaszcza panowie, tak? Bo tu jest kwestia zdrady i to rozczarowanie, że przez tą zdradę również może się pojawiać właśnie nowe życie, nie do końca planowane. Taka jest też tu historia. Horoskop jest ogólny i chcę wyciągnąć dla Was jak najwięcej informacji. Reasumując, możliwe nowe uczucie, uczucie wow, które jakby w pewnym momencie zostanie jakby rozdzielone, by później ponownie się spotkać. Jest nowa szansa na to, tak jakby ktoś był, nazwijmy to, przejazdem, przelotem, bo spotkacie się, a później jakby to będzie kontynuowane. Osoby, które kończą jakieś relacje, również mogą chodzić w związki, kończycie coś, wchodzicie i będziecie gotowi na nową szansę i jakość relacji. Osoby w partnerstwach, uważajcie na zdrady, na pokusy, na to, aby tutaj ta sfera Wam nie zawróciła w głowie, bo czasem tak po prostu jest, ja nie, a później no, życie różne scenariusze naprawdę pisze. I teraz tak, kwestie zawodowo-finansowe. I wiecie co, nie mam jakichś wielkich zmian dla Was w tym miesiącu, drugie ryby. Mam tutaj pokazane możliwe sięganie po nowe, ale to jakby nowe zostaje Wam oddalone. Tak jakby nie w tym miesiącu jeszcze, dopiero za jakiś czas przyjdzie ponowna szansa w ewentualnych zmianach w historiach zawodowo-finansowych. Nie mam przestróg finansowych, nie mam też historii, które miałyby mówić o tym, że będą jakieś nowe działania zdefiniowane jako już realizujące się. Nie, jest przesunięcie czasowe. To, co jakbyście chcieli, żeby się realizowało, przesunie się na kolejny miesiąc, dosłownie. W kwestiach zdrowotnych, bóle głowy, gardło, migdałki, płuca, układ krążenia mi się pokazuje jako coś, na co warto zwrócić uwagę. I teraz tak, w tygodniach jakby to chcieć rozgraniczać, to jest tak, pierwszy tydzień jest tutaj historia mówiąca o tym rozczarowaniu i możliwej ciąży. Tutaj ta sprawa uczuciowa, która się rodzi, jest uwolniona i powraca na nowo. Tutaj te osoby w ostatnich dwóch tygodniach wchodzą te w relacje partnerskie nowe, te, które zakończają, bo tu są osoby poranione, które kończą coś, osoby po rozwodzie również, ale osoby, które kończą dany związek i ten związek powodował dyskomfort, ale to Wy kończycie. Nie z Wami, tylko Wy, bo to jest odchodzenie, to Wy realizujecie ten krok, a to jest nowa szansa na uczucie. W kwestiach zdrowia powiedziałam, a jak tam będzie kwestia związana z ogólną energetyką? Ogólna energetyka, wyciągnięcie ręki, no właśnie to jest to, o czym Wam mówiłam w aspekcie zawodowo-finansowym, czyli wyciąganie, próba, ale jeszcze nie realizacja. Jakbyście zaczęli w tym kierunku działać, ale jeszcze się nie zdeklarowało, nie zdefiniowało, nie utworzyło. Dosłownie tak. No to zobaczmy, jakie jest przesłanie dla Was, ryby, na miesiąc luty od kart anielskich. Przesłanie z kart anielskich na miesiąc luty dla Was. Przesłanie z kart anielskich na miesiąc luty. Przygoda. Życie to przygoda, bądź gotowy na niespodziewane i wykorzystaj wszelkie nadarzające się okazje. Anielska mądrość radzi, byś uwolnił się od wszystkich przyzwyczajeń i rutyny, w jakich utknąłeś. Spróbuj czegoś innego, traktuj życie jak cud. Jeśli droga przed Tobą wydaje Ci się ciemna, czyń tak, jakbyś odkrywał jakieś ciemne miejsce. Poproś anioły, by oświetliły Ci drogę. Wypatruj znaków i sygnałów, które powiedzą Ci, dokąd i w jaki sposób iść. Przygoda w kartach anielskich to nie zdrada, żebyście nie szukali takiego podtekstu tutaj. Potem ekscytacja, odwagi, odkrywaj nieznane. Te cechy przyciągają pieniądze i sukces zawodowy. Widzicie? A także dodają smaku w związku.
czyli nie przeciw związku, żeby była jasność. Anioły inspirują Cię, byś szedł naprzód z oczekiwaniem i nadzieją. A przesłanie z kart anielskich jest takie, a afirmacja: ochoczo stawiam czoło życiowym przygodom. Tylko nie interpretujcie, proszę, tego na opak, bo często jest też tak, że staramy się pewne prognozy interpretować na swój sposób, a to nie o to chodzi. Przygoda przy kartach anielskich to jest wszystko w zgodzie z literą i szacunkiem wobec drugiego człowieka. Mam nadzieję, że horoskop Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę łapkę w górę. Z niektórymi pewnie widzimy się za miesiąc. Zachęcam do subskrypcji. Subskrybenci jak najbardziej tutaj mają możliwość korzystania również z innych tutaj atrakcji. Te osoby, które pozostaną, będą sukcesywnie dowiadywały się, w czym tkwi tutaj szczegół. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego co najlepsze. Zmieniajcie bieg zdarzeń tych, które są Wam niechciane, których nie chcecie, żeby się realizowały, dzięki właśnie podpowiedziom. Całuję i pa, pa!